Dzień dobry. Witam wszystkich państwa. Jak zapewne wiecie, nazywam się Wojciech Cejrowski i przygotowałem dzisiaj dla państwa yy, luźną wypowiedź yy, na temat ekspresu biedrzyckiej, to znaczy konkretnie na temat tej afery, która wybuchła podczas programu. W pierwszej chwili miałem normalny odruch zdrowego katolika. Madre mia pomyślałem, kiedy takie rozmowy zaczynają się toczyć w studiu. To powiem odrobinę obrazo burczo, ale jako stary już obrońca wiary świętej mogę sobie na to pozwolić, to ja cieszę się w tym kontekście, że papież Polak nie dożył tego momentu upadku moralnego. Jezu Chryste, Matko Boża Dziewico, ja właśnie powiedziałem, że cieszę się, że papież nie żyje. Boże święty Antoni Padewski, Janie Bobolo, ratujcie mnie przed grzechem. Człowiek za szybko mówi i czasem się taka. Uh, herezja na języku pojawi, jak mawiają Czesi, których poznałem w Bratysławie. Nieważne: po prostu małżeństwo Czechów, swingersi, tak jak to się teraz mówi. Pani dawała dupy naokoło, komu popadnie, a ten łaził za nią jeszcze. Tam, jeszcze i walił do tego konia. To obrzydliwe: pewnie, że obrzydliwe. Ja nie powiem, też skorzystałem, ale głupi, głupi by nie skorzystał. Jak jej mężowi to się zdecydowanie podobało. Yy, może nie po katolicku, ale yy, cóż, jeśli, wracając do tematu, w sensie do odcinka pani Biedrzyckiej, który mnie tak skutecznie zmotywował do chwycenia za mikrofon i. I nagrania tych paru spontanicznych słów. W pierwszej chwili miałem ochotę zbesztać to, co zobaczyłem, od góry do dołu, suchej nitki nie zostawić, ale potem sobie pomyślałem, tak, że od dawna mam takie wewnętrzne poczucie, że sam szarpałbym ją, o, jak nie przymierzając świnia boczek. Tak jest. I mówię to szczerze, pomimo moich 59 lat na karku, już wy tam się nie martwcie, staję mi jak chujogromowi z bajki. I gdybym dzięki na przykład magicznej rybce, albo powiedzmy dżinowi z lampy, miał okazję do osobistego tete-a-tete z panią Kamilą, to nie miałaby żadnych wątpliwości, kto w tym duecie byłby chipsem i kto kogo ciumkał. By jak Forest Gump gumę, do rzucia prawdopodobnie, bo przecież nie chodziło im chyba o to, żeby żuł yy, prezerwatywę. No, to by było bez sensu, no chyba, że to jakaś perwersja. To ja od razu mówię, że nie ze mną takie numery, yy, Brunner. Ja prezerwatywy na pewno rzucić nie będę. No, chyba, że byłby to konieczny warunek, aby redaktor Biedrzycka dała się jednak dyskretnie wybzykać starszemu podróżnikowi. Ja tylko su sugeruję, niczego nie proponuję, ale sama pani wie, że jestem człowiekiem światowym. Poznałem Ojca Świętego i to nie tego Franciszka czy Benedykta, tylko naszego, prawdziwego. Samych książek, to sprzedałem chyba z milion do biednych nie należy dzięki łasce Jezusa, który mnie hojnie obdarzył majątkiem i sławą. Nagrywam ten film głównie po to, żeby pani wiedziała, pani redaktor, a o rekomendację proszę zwrócić się do, do Beatki Pawlikowskiej. Znacie się chyba prawda, to ona zaświadczy najlepiej, jak to jest z tym podobieństwem do Chujogroma. Sama to wymyśliła zresztą. Jak pani nie wierzy, to choćby z ciekawości namawiam na spotkanie, żeby mogła się pani przekonać sama. Pozdrawiam państwa i panią redaktor. Kłaniam się nisko aż po pas.